Wracamy z naszym cyklem długich wywiadów. No, dzisiaj na ten wywiad czekałem, proszę Państwa, dosyć długo i myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Gościem telewizji Zebra, gościem długiego wywiadu z jest Kamil Cupriak, zawodnik Radomiaka. Witaj, Kamil. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Takie pytanie w zasadzie na początek. Chcę Cię przedstawić w dobrym świetle, bo rozmawiałem z bardzo wieloma ludźmi na Twój temat i generalnie z każdą jedną osobą, z którą rozmawiałem. W zasadzie pierwsze wrażenie na temat Kamila Cupriaka jest takie, że to jest profesjonalista, chłopak poukładany, chłopak inteligentny, chłopak, który zostaje po treningach, który trenuje więcej, chodzi na siłownię. Prawda? No fajnie, że tak ludzie o mnie mówią. No, jest to na pewno prawda, bo staram się być jak najbardziej profesjonalnym zawodnikiem. Tak? No, zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby wywiązywać się ze swoich obowiązków sportowych. To jest na pierwszym miejscu. A to, co później, to już jak jest starcza na to czas. Tak? Zawsze, często jest tak, że pierwszy jestem w szatni przed treningiem, ostatni z niej wychodzę, bo tam jeszcze coś sobie dodatkowo robię samemu. No i... A to jest rzadkość. Na boiskach drugiej ligi, czy wcześniej miałem okazję przyglądać się trzeciej lidze, no to powiem, że to jest rzadkość. Jak się zostawało po treningu, to zazwyczaj były to jakieś nieliczne, absolutnie nieliczne wyjątki i to głównie dlatego, że ktoś nadrabiał coś po kontuzji. Myślisz, że to jest właściwa droga, prawda? To jest jak najbardziej potrzebne. Bez tego nie da się chyba nic osiągnąć w piłce, jeżeli się nie daje z siebie więcej, nie potrenuje się trochę więcej, nie zostanie się po tym treningu, czy nawet się nie zapiszesz na siłownię w jakiejś przerwie zimowej czy letniej. Ostatnio pamiętam Szymon Stanisławski, to jest taki świetny przykład. Teraz jest w pierwszej lidze w Bełchatowie. Chyba Ty jesteś przykładem trochę podobnym, takiej ambicji dużej, prawda? No na pewno. No zawsze się mówi, że ci zawodnicy, którzy są gdzieś tam wysoko, zawsze trenowali więcej, dokładali od siebie. No i ja staram się robić to samo. Może kiedyś mi też się uda, tak? Gdzieś tam wyżej wypłynąć i to jest mój cel, tak? Ty jesteś takim jednym z najbardziej utalentowanych zawodników. Taki pamiętam cytat o Tobie, Paweł Hochstein chyba, to jest dziennikarz łódzki, tak powiedział o Tobie, że Ty jesteś najbardziej utalentowanym zawodnikiem w ostatnich latach w ŁKS-ie Łódź. I no, pytanie numer jeden, jak sam określasz swój talent na ten moment, Ty masz 21 lat, czyli to już jest taki moment, kiedy już się trzeba zaistnieć w tej poważnej piłce, prawda? To już się nie jest młodym obiecującym, tylko to jest taki moment, gdzie wchodzisz do zespołu. I pytanie numer dwa, czy Ty się zgadzasz z tym, czy nie było bardziej utalentowanych od Ciebie w ŁKS-ie? Czy nie wiem, czy w ŁKS-ie, ale no, nigdy jakoś nie uważałem, że mam jakiś wielki talent. To wszystko było tego, że dużo pracowałem dodatkowo i wiadomo z zespołem. Czyli bardziej Ronaldo niż bardziej Messi. Jakoś tak na talent nikt nigdy nie zwracał uwagi. No, miałem też gorszy okres, tak, że byłem w łódzkim SMS-ie i miałem naprawdę już szczerze mówiąc dosyć tego wszystkiego, bo miałem, po prostu odsunęli mnie, tak, i wtedy ŁKS mnie, trener Marcin Pyrdą mnie przyjął do siebie i tam się tak naprawdę wszystko zaczęło od początku, tak, tak jakby no, odbiłem się od tego dna, tak jak można tak powiedzieć, no i to było fajne, tak, że już niby nie chcesz ci się nic kompletnie robić i nagle jeszcze ktoś ci daje szansę i takie rzeczy się dzieją. A to prawda, że no pewnie jak poszedłeś do ŁKS-u, to mama była zadowolona, prawda? Bo mama jest chyba wielkim kibicem. Czy mama? Rodzice zawsze byli kibicami ŁKS-u. Ja też byłem kibicem od zawsze ŁKS-u. Zawsze się wychowywałem się na takim osiedlu, gdzie był tylko ŁKS, tak? No i to było fajne, że mogę w końcu założyć tę koszulkę tam wtedy z przedplatanką, bo jak byłem taki bardzo mały, to o tym marzyłem. No i tylko szkoda, że nie mogłem założyć tej koszulki w Ekstraklasie, tak? A rodzice przychodzą na mecze, oglądali. No z tego, co słyszałem, to bardzo zainteresowani, no tak żywo twoją. Praktycznie na każdym meczu, jak mają tylko okazję, mogą być na nim, to są. A myślę, że do Radomia też będą przyjeżdżać? Bo to na pewno. Krzyśka Robskiego tata przyjeżdża, czy Maćka Wasilewskiego tata ogląda, no wiele takich przypadków. Już mi powiedzieli, że już nawet na sparingi będą teraz przyjeżdżać, jak będą mieli. Trzeba karnet na rundę wiosenną. Na pewno będą chcieli. Trzeba kupić. Słuchaj, a jest taka historia, słyszałem, ale nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Dostałeś kiedyś ofertę z Widzewa Łódź? Przejścia? Tak, dostałem. Bezpośrednio jak byłem w ŁKS-ie, miałem wtedy, wiadomo, było tak w ŁKS-ie, że nie było pierwszego zespołu, bo to był ten sezon, gdzie oni grali w pierwszej lidze i się wycofali. No i wtedy my zaczęliśmy jako junior starszy i tam mieliśmy już tą centralną ligę juniorów. Graliśmy wtedy na stadionie przy Alei Unii na głównej płycie i kibice przychodzili do nas na mecze. Mnóstwo menedżerów, różnych trenerów z innych zespołów. No i było dużo tych ofert. No i była właśnie między innymi z Widzewa oferta. No i dlaczego nie przyjąłeś, tylko szczerze? No,
no było to jakoś tam się działo, że jednak jestem tym Łukasiakiem, tak? No może to był błąd, że na przykład nie poszedłem do tego Widzewa, bo może w Widzewie miałbym większe szanse szybciej gdzieś tam zaistnieć, bo wiadomo jak co to... byłoby w domu, jakbyś podpisał umowę z Widzewem? W domu nie, ja też nie podchodzę do tego, bo ja nie dzielę tego, nie ma sentymentu, tak? Mhm. No, jeśli jest szansa się bardziej rozwinąć, tak jak było właśnie na przykład w Widzewie, no to poszedłbym może do tego Widzewa, no ale wtedy jeszcze wiadomo. Teraz jestem trochę starszy, bardziej doświadczony, gdzieś tam mam inne myślenie niż wtedy, jak miałem te 18 lat i miałem inne priorytety w życiu. Rozumiem, a też taka historia, no to nie ma wątpliwości, że to jest prawda, bo to jest jakby w internecie opublikowane gdzieś tam. Ty jesteś cały czas takim przywiązanym człowiekiem do UKS-u, sympatykiem, bo chyba wsparłeś, ostatnio była jakaś wigilia, tak organizowana przez kibiców, coś mi tam mignęło na Twitterze chyba, że wspierałeś jakoś finansowo tą Wigilię też, coś tam dorzuciłeś chłopakom na organizację. No wspierałem, w tamtym roku brałem w niej udział, byłem tam, rozdawałem dzieciom jakieś tam prezenty, miałem sobie tam z nimi normalnie, no byłem na tej Wigilii, po prostu tam jeszcze kilku kolegów z drużyny było. No i w tym roku postanowiłem, że tam nie mogę tam być na tej Wigilii, wiadomo, dla wiadomych przyczyn, to postanowiłem wesprzeć ich tam jakąś tam sumą niewielką, żeby tam dla tych dzieci coś tam można było dokupić jeszcze więcej. Słuchaj, taka odskocznia od piłki, nie musimy tylko o piłce rozmawiać dzisiaj. Oczywiście. Chciałem cię zapytać, bo nie wiem jak ta historia się potoczyła dalej, ale mówią o tobie, że bardzo stawiałeś też na naukę, że ty starałeś się dbać o to, żeby być, nie wiem, żeby być na zajęciach, żeby się uczyć, przygotowywać na te zajęcia, żeby chodzić, może myślałeś o studiach. I pytanie, jak to dalej się potoczyło? Studiujesz coś? Studiowałeś? Myślałem o studiach, bo zawsze to było też, no, rodzice, no, trzeba to powiedzieć, jakiś tam nacisk kładli też, żebym się uczył, tak, żebym spokojnie, nie było to też, nie byłem jakimś mega pilnym uczniem, tak, chodziło o to przede wszystkim, żeby na spokoju tę maturę zdać, żeby nie było żadnych problemów później, żeby nie trzeba było jakiś powtarzać tego, jakichś poprawek i takich różnych, no ale... Poszedłem do Górnika i nie było czasu, żeby jakiegoś. Jaki miałeś profil na w szkole średniej? Turystyczno-językowy. Z rozszerzonym WOS-em, geografią i językiem angielskim i hiszpańskim. Językowy, no to możesz z Adrianem pogadać, bo on w tym roku maturkę zdaje z szady. Dobra, Górnik Zabrze. Trafiłeś za 100 tysięcy złotych do Górnika z... Nie wiem za ile dokładnie, także... No to ja wiem. Za 100 tysięcy złotych trafiłeś do Górnika Zabrze i... Ściągnął cię Adam Nawałka do tego zespołu, to on podobno zabiegał o to, żebyś ty tam trafił. On cię wypatrzył gdzieś tam i on cię ściągnął, ale Adam Nawałka nie dał ci zadebiutować w Ekstraklasie. Dlaczego? No mówił trener, pan trener Adam Nawałka, że już jest blisko, tak, ale no, widocznie się nie udało. I dopiero gdy trener Adam Nawałka zostawił już Górnik, bo już wiadomo było, że odchodzi do reprezentacji, no to Górnika wprowadził wtedy trener Bogdan Zając z trenerem Jarosławem Tkoczem, to byli asystenci. Trenera Nawałki, no i oni dopiero dali mi zadebiutować. No. A ten pomysł, żebyś ty grał w Górniku jako prawy obrońca albo prawo skrzydłowy, to jest twoim zdaniem, pytam o twoje zdanie, to jest dobry pomysł, trafiony, bo z tego, co pytam twoich trenerów z roczników tych wcześniejszych, juniorskich, no to oni się wręcz śmieją, oni mówią, że to jest paranoja, że ktoś cię na takiej pozycji wystawia, bo kompletnie nie jesteś jakby takim typem zawodnika, ty jesteś taka typowa dziewiątka, list pola karnego. Zawsze się tak czułem, odkąd pamiętam, grałem jako napastnik, jako ta dziewiątka, tylko kiedyś grało się tam na dwóch, później grałem sam w ataku. No ale co, no, nagle zaczęli mnie wszyscy stawiać na tą prawą pomoc, prawą, lewą, bo to dla mnie tam bez różnicy. No i co, a latem tego roku, poprzez zresztą zeszłego, 15, jak przywróciłem do Górnika, to kompletne zaskoczenie, że nagle jestem na boku obrony i też tak myślałem jak na treningu. Najpierw mnie trener Warzycha wystawił. Mówię, o, no, może nie miał kogo innego i po prostu, żebym nie siedział z boku, taka zapchaj dziura, żebym tam sobie był. A ty dobrze się prezentowałeś wtedy na tej pozycji, czy po prostu... Było jak było i tak na siłę cię tam trzymał. No nie wiem, trener powiedział, że jest zadowolony ze mnie na tej pozycji i powiedział, że będę walczył o pierwszy skład, tak, no ale no jak widać, nie udało się. A to prawda, że twoim takim mentorem wojskowym, czy na treningach, czy też w ogóle poza sportem był Łukasz Madej w Górniku Zabrze? Pomagał ci? No, pomagał mi, to na pewno.
no wiadomo, doświadczony zawodnik, razem jesteśmy z Łodzi, to nawet jak jeszcze nie jeździłem samochodem, to jeździliśmy razem z Łodzi do Zabrza, z Zabrza do Łodzi. No pomagał mi dużo, nie mogę powiedzieć. Bardzo w porządku. No i na czym taka pomoc może polegać na przykład? Bardziej myślę tutaj o takiej pozawojskowej pomocy. W sensie, nie wiem, mieszkałeś u niego, nie, na obiady przychodziłeś, bo to różnie to było. Nie, nie, ale było tak, że pytał, czy nie potrzebuję jakiejś pomocy, jak coś trzeba było, musiałem gdzieś jechać dalej, tak, to nie było problemu, żeby mnie tam gdzieś zawiózł. Także naprawdę, no, Łukasz bardzo w porządku, kolega i złego słowa nie można powiedzieć. No i wiadomo, że jest bardzo profesjonalista i doskonały piłkarz. No i trafiasz do Radomiaka w tym momencie. Czego ty się spodziewasz tutaj po tej przygodzie z Radomiakiem? To znaczy, kończy się kontrakt chyba w Zabrzu, tak? Bo tak, mam do 30 czerwca. Jest opcja tutaj, no nie wiem, czy to można nazwać pierwokupem, to jest chyba po prostu podpisanie kontraktu, tak, że zostajesz w Radomiaku dalej. I czego ty się spodziewasz? Bo Adrian Szady mówił w tym wywiadzie tam 2-3 tygodnie temu, że on chce tutaj zostać w Radomiaku, że on chce tutaj awansować, czy jakby piąć się w górę, przebijać się do tego składu. A jak to u ciebie wygląda? No na pewno przychodzę tutaj, schodzę tak naprawdę o 2 klasy niżej, tak, żeby w końcu zacząć gdzieś grać na tym poziomie, na tym szczeblu centralnym, bo wiadomo, trzecia liga to jest jednak zupełnie inne granie, tak. No tu przychodzę, no i nie chcę teraz nic też żadnych deklaracji składać, bo nie wiadomo, co będzie za pół, nie wiadomo, co będzie za tydzień, tak, a co dopiero mówić, co będzie za pół roku czy za rok. No, fajnie by było, gdyby tutaj wszystko dobrze się potoczyło i mógłbym tutaj zostać, no ale to też nie zależy tylko ode mnie, tak? To zależy też od zarządu i od wszystkich ludzi związanych z klubem. A co słyszałeś o Radomiaku, zanim przyszedłeś? Tylko tak uczciwie, bo no, bardzo różnie to wygląda, jeśli chodzi o zawodników. No, zawsze się przygotowują, gdzieś tam sprawdzają w internecie, coś tam. Adrian mówi na przykład, że bardzo go zafascynowali kibice tutaj. No, oglądałem wywiad. On był zachwycony, bo on sam trochę taki jest, że tak powiem, zainteresowany tym tematem. A pytanie, jak to jest u ciebie? Sprawdzałeś coś, znaczy, oglądałeś? Pytałem raczej znajomych, którzy gdzieś tutaj właśnie bliżej Radomia czy coś takiego. No, to i zawodników, tak, którzy mieli styczność z tym klubem. No to naprawdę powiedzieli mi, że Radomiak jest bardzo profesjonalnym klubem, że wszystko tutaj jest na poziomie i to też było. Takie chyba pierwsze wrażenie też jest, prawda? Szczególnie teraz. Tak, ja jestem pod mega wrażeniem. Każdy praktycznie zawodnik, który przychodzi, czy to Marcin Gawron, czy Kamil Kościelny, każdy podkreślał tutaj, że naprawdę. Naprawdę mamy tutaj wszystko w tym klubie. Niczego nie brakuje, mega profesjonalnie. Fizjoterapeuci, odnowa biologiczna, wszystko jest na takim poziomie, jakim powinno być. I to jest bardzo fajne. Dobra, to teraz skończymy te mniej poważne tematy, zaczniemy te bardziej poważne tematy. Jedziemy. Jesteś gotowy? Jestem. Jak się wejdzie na twojego Instagrama, jak się wejdzie na twojego Face'a, jak się wejdzie na twojego Twittera, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to że ty jesteś wielkim fanem muzyki, konkretnej muzyki. Nie konkretnej, bo jestem fanem różnego rodzaju muzyki. A to, że bo pewnie wiesz do tego, że słucham tego, czy tam czegoś, rapu też, polskiego. Nie, no, ale koncerty, jeździsz na te koncerty dość regularnie. Stylistyka, ubierasz się, widać peleny, tekstylia, no to też nie jest, no to akurat nie jest przypadek. Polska marka, którą wspieram, tak? No tak, i widać to po prostu po tobie. Ty jesteś takim sympatykiem, takim, no nie chcę powiedzieć umuzykalnionym człowiekiem, no ale lubisz to, prawda? To jest coś, co cię tak trochę wyróżnia, charakteryzuje. Lubię, no uwielbiam jeździć na koncerty, tak? To jest super sprawa, kiedy możesz zobaczyć. No nie mówię, bo na przykład w ostatnią sobotę byłem w Warszawie na Torwarze na Ellie Goulding i to jest mega, że można zobaczyć z bliska, jak ta osoba wygląda, tak, jak śpiewa na żywo i to jest super, że taka światowa gwiazda, można ją z bliska zobaczyć. A jaki taki koncert był, który najbardziej zapadł ci w pamięci, taki, gdzie, nie wiem, byłeś za granicą może gdzieś, czy tu w Polsce jakiś taki większy, coś takiego było? Nie, za granicą było? Nie byłem nigdy na koncercie, ale chyba z takich koncertów to był koncert Muse w łódzkiej Atlas Arenie. Byłem na tym koncercie sam, bo nie miał kto ze mną iść i to też było takie dla mnie coś nowego, no. Ale było naprawdę. To jest na pewno rzecz, uwielbiam słuchać. Radomską muzyką się interesujesz trochę, czy nie? Wiem, że jest Kękę. No tutaj jest bardzo mocny rynek. Ale nie słucham. Wiem, że jest twoja bajka? Nie moja bajka. Nie ten styl może. To trzeba cię chyba przekabacić troszeczkę. Dobra, a ty coś powiedziałeś, że Liga Angielska? Nie, to usłyszałem od kogoś, że Liga Angielska cię fascynuje, że ty oglądasz tą ligę, jakoś tak się emocjonujesz? No zawsze, jestem fanem Liverpoolu w ogóle. Tak? Tak, to już mój tata najpierw był i później to we mnie tak przeniosło się na mnie. To takie smutne. Dlaczego smutne? Nie, no, Liverpool ostatnio trochę cieniuje, mówiąc kolokwialnie. Ale jak jest się fanem, to jest się fanem na dobre i na złe, a nie tylko wtedy, gdy są wyniki. No tak, to jest szczególnie informacja do dziennikarzy zajmujących się piłką ręczną, proszę Państwa. Ale to nieważne.
O, to jest dobry temat. Ja muszę sam w ogóle go poruszyć. Michał Kula. To jest kibic Widzewa Łódź. Mieliście jakieś zgrzyty w szatni, czy coś takiego? Nie, no może nie wie, że ja jestem łukasiakiem. A, może to, no to wyszło na jaw teraz, a Michał ogląda nasze wywiady. A propos, w ostatnim wywiadzie z Adrianem Szady powiedziałem, że zawodnicy Radomiaka bardzo mało udzielają się na portalach społecznościowych. Wy temu trochę zaprzeczacie, ale Michał Kula się lekko na mnie zdenerwował, bo prawda jest taka, że Michał się bardzo udziela na Facebooku i muszę to zrobić po sprostowanie, bo obiecałem. Kamil, a takie pytanie do ciebie tutaj w Radomiu. Generalnie już jakiś czas jesteś. Jak to wygląda, jeśli chodzi o, nie wiem, o znalezienie mieszkania, o to, jak się tutaj odnajdujesz w szatni? Takie pierwsze wrażenia twoje tutaj po przyjeździe do Radomia. I bardziej nie chodzi mi tu o klub, o jakieś wrażenia organizacyjne, tylko o taką aklimatyzację czysto tutaj w Radomiu. Bo różnie ludzie mówią, wiesz jaka jest opinia o Radomiu. No wiem, ja kompletnie nie rozumiem tej opinii. Znajomi zresztą, że chyba jesteś pierwszą dumną osobą, która się do Radomia przenosi, ale tak. Ja tego kompletnie nie rozumiem, bo dla mnie to jest miasto jak każde inne. No, ja zawsze mieszkałem w mieście od urodzenia i dla mnie to jest... Normalne, tak. No, jestem w mieście i nieważne w jakim, jest tak samo. A znasz któregokolwiek zawodników? Miałeś tutaj w Radomiaku, miałeś jakiś kontakt z nimi wcześniej w którymś klubie, czy w młodzieżówce może? Nie miałem. Czyli wchodzisz jakby do szatni od zera. Graliśmy przeciwko sobie z Maćkiem Wasilewskim. No tak, jesteście chyba ten sam rocznik. On jest rok młodszy. Ty masz jeszcze młodzieżowca, czy nie? Nie, on jest rok młodszy i on grał w SMS-ie, a ja grałem w UKS-ie i graliśmy przeciwko sobie. A słuchaj, jeszcze zapytam cię o relację z siostrą, bo chyba są takie mocne, prawda? Bardzo. Razem na te koncerty, gdzieś tam ona przyjeżdża na mecze i tak dalej, jesteście tacy zżyci, prawda? Bardzo blisko siebie jesteśmy i na pewno jest też ważną osobą w moim życiu. Będzie na meczach tutaj w Radomiu także? No zobaczymy, no. Jak będzie miała okazję, to pewnie przyjedzie na parę spotkań. Czyli apelujemy karnety 3 dla rodziców Kamila i dla siostry. To co, robimy krótką przerwę, napijemy się herbatki i zaraz wrócimy na chwilę do dyskusji. No wracamy po krótkiej przerwie, herbatka zaparzona, zielona herbata, proszę Państwa, nie pijemy. Tutaj w tej herbacie nic nie ma absolutnie. Ta rozmowa będzie cały czas poważna. Kamil, chciałem się zapytać o trenera Jacka Magduszewskiego. Jak twój pierwszy kontakt z nim, jak po rozmowach jakiś, czy jak on cię obserwuje? Jak to wygląda u ciebie? Jaką masz opinię na temat tego trenera? No wiadomo, że jeszcze nie miałem za bardzo tak okazji współpracować z trenerem, bo ostatnie dwa tygodnie trenowałem dwa tygodnie indywidualnie bo miałem tam jakiś lekki uraz. No ale bardzo pozytywne wrażenie trener wywiera, no na pewno jest wymagającym trenerem. Tak, to widać chyba na treningach, prawda? Tak, ale to, bardzo do szczegółów, ale to jest bardzo ważne, bo to te szczegóły później decydują o całokształcie, tak, o jakimś tam późniejszym sukcesie. Wszystko rodzi się z mniejszych rzeczy, tak, jak to się mówi. A kto cię przekonał do tego, żebyś tutaj przyszedł? Kto wprowadził z tobą takie rozmowy? Bo pewnie dyrektor Ślecian tutaj też bardzo jakby, no wielu zawodników, którzy przychodzą do Radomiaka teraz z tym okienku zimowym, oni mówią, że tu dyrektor Śleć bardzo ich skutecznie przekonał, tak, do tego, żeby tutaj przyszli do Radomiaka. Z tobą też tak było, że to dyrektor Śleć miał taki największy wpływ na to, że przyszedłeś? Czy nie wiem, może trener cię namówił, czy może sam chciałeś, czy może pan Sławek na przykład, bo też wiemy, że wielu zawodników potem sobie na przykład wstawia zdjęcia na Instagrama z panem Sławkiem i trochę lans jest. Znaczy to było tutaj temat Radomiaka, to dowiedziałem się w ogóle o tym w pierwszej linii od mojego menedżera, tak? No i później byłem na łączach z Radomiem, że tak powiem, i już rozmawiałem z panem dyrektorem Śledziem. No i na pewno fajnie sobie porozmawialiśmy, opowiedział mi, jak tutaj jest, przekazał mi system, jaki tutaj Radomiak gry preferuje. No i uważam, że mogę się w nim odnaleźć. Co sądzisz o tym systemie? To jest bardzo ciekawy temat, bo generalnie z tego, co ja obserwuję, ten system gry ma być całkowicie zmieniony w porównaniu do tego, co było w rundzie jesiennej, do czego kibice się mogli przyzwyczaić. Teraz ten system ma być troszeczkę inny. I ci zawodnicy, którzy są sprowadzani, na przykład ty, oni mają pasować do tego systemu. Więc pytanie, jak ty siebie widzisz w takim systemie grania? Nie wiem, bo tutaj powiedziałeś o rundzie jesiennej, nie wiem dokładnie, jak to wyglądało jesiennie. No to się nie zajmujemy, mówię bardziej o rundzie wiosennej, gdzie ty będziesz... No na pewno mi pan Śleć przekazał, jak to ma wyglądać. No i podoba ci się to? Ja jestem zawodnikiem typowo ofensywnym, tak? To, że grałem na... W obronie, jakieś tam miałem krótki epizod, to tam w ogóle jest, można to gdzieś na bok odsunąć, bo to nie wiem w ogóle, czym to było spowodowane, ale
No i myślę, że mam jakieś tam predyspozycje do tego, żeby grać na tym skrzydle, chociaż nie ukrywam, że mogę też grać na tej dziewiątce, jeśli będzie potrzeba i to nawet było dla mnie chyba. A ty wyglądasz na takiego bardzo poukładanego człowieka, więc pewnie też i z presją sobie radzisz, chociaż już bardzo wielu zawodników, którzy przyszli do Radomiaka, te pierwsze mecze, no to był problem, bo masz 3000 ludzi na trybunach, czy 4000, masz pełny stadion, głośny doping, speaker krzyczy, że tam z numerem 11 zagra Kamil Cupriak i jakaś tam wrzawa się pojawia i co, pełne portki masz wtedy, jak wychodzisz z tunelu i widzisz to wszystko i ten hałas, tumult, no to atmosfera na Radomiaku, no jest, to się wyróżnia, to nawet w porównaniu do ŁKS-u, czy no nie chcę tutaj, żebyś ty porównywał, absolutnie, do tego cię nie zmuszam, ale no, czy ty sobie poradzisz z taką presją, jako młody człowiek, jako zawodnik, który no, w tej seniorskiej piłce jeszcze tam wielkiego bagażu doświadczeń nie ma? Wiesz, debiutowałem w Ekstraklasie na Lechu Poznań, to tam było 15 tysięcy, no to jest, wiesz, jeszcze większa liczba kibiców. No i to... Czyli rozumiem, że nie wymiękasz absolutnie. No nie, no dlaczego mam wymiękać? Po to się gra, żeby ci, tak, po to gramy w piłkę wszyscy, żeby kibice przychodzili na te mecze i mogli też doświadczyć tego, co się dzieje na stadionie, tak, bo to jest na pewno super sprawa, wspierać swój zespół, a my, dla nas to jest super sprawa grać dla kibiców, no i po to gramy w piłkę przede wszystkim. A ty obserwowałeś coś właśnie odnośnie rundy jesiennej, jak to wyglądało, jak wyglądały mecze, jak wyglądały wyjazdy, jak ci kibice się zachowują, bo no wiele osób mówi, że Radomiak ma jednych z najlepszych kibiców no na pewno w województwie, kto wie czy nie w Polsce, naprawdę ta atmosfera jest kapitalna i też na wyjazdach to widać, gdzie praktycznie na każdym meczu jest 100, 200, 300 osób, które wspierają, czasami dużo więcej. Które wspierają. To też był jakiś taki czynnik, który ciebie motywował do tego, żeby tutaj przyjść do Radomiaka? Znaczy to jest dla mnie, nie było to. Masz okazję zaplusować teraz, to ci podpowiadam. No, na pewno trochę śledziłeś, no nie wierzę, ci na YouTubie Radomiak i pierwsze co ci wyskakuje. Wiadomo, że były te wyniki frekwencji, tak, średniej na meczach i tam Radomiak był bardzo wysoko, bo tam chyba trzeci był z pierwszej, drugiej ligi, tak, czy coś takiego, w pierwszej trójce, tak, bo tam tak. Tychy chyba i ktoś tam z pierwszej... Na drugim miejscu był chyba już wiadomo. No, nie pamiętam dokładnie. Jeszcze nie wiem. No i to na pewno dobrze świadczy o tym, że tutaj kibice tym żyją, tym sportem. Ale... No, bo zawsze dużo przyjemniej się gra, prawda? Jak masz klub, gdzie jest dużo kibiców. Zresztą takie kluby wybierasz, bo byłeś w ŁKS-ie, Górnik Zabrze też tam jest fajna atmosfera. Akurat wszystkie te kluby naprawdę mają kibiców. Teraz Radomiak, że... więc jak najbardziej. Telewizję oglądasz czy nie? Chciałem cię zapytać o programy piłkarskie, jak jest twój najbardziej ulubiony, nie wiem, Liga Plus Ekstra, Cafe Football. No to akurat jeśli chodzi o takie programy, to zdecydowanie Liga Plus Ekstra. Tak? Tak, tutaj w ogóle transmisje, Kanał Plus. No wiadomo, mają Premier League nadają najwięcej, tak? To, znaczy tylko oni nadają, to ja dlatego oglądam telewizję. Po części mnie satysfakcjonuje ta odpowiedź, ale tylko po części, bo poprawna odpowiedź na to Zebra pytanie to jest raport piłkarski w Zebra TV, ja już Państwa zapraszam teraz. Będę oglądał. No to jest obowiązek, słuchaj, no to ja cię będę odpytywał potem z tego. Kamil Cupriak był moim i Państwa gościem i zapraszam także na kolejne wywiady, na transmisję, na raport, na wszystko. Zakładka Sport na Zebra TV. Żyjemy. Dzięki, Kamil. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.